Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bella Bis z Koziegłów. Do wspólnego oglądania zaprasza palarnia kawy Tomi Kafe ze Skoczowa. Rączka gotuje, rączka gotuje, lewa. Dzień dobry, witam się dzisiaj ze Skoczowa. Kajrzek przyjechał coś fajnego uważyć, a bohaterką dzisiejszego odcinka będzie kawa, mój ulubiony napój. Czy z kawą coś idzie uważyć? Dzisiaj udowodnia, że ja. Gościu ubyda w palarni kawy Tomi Kafe, to co? Chodźcie, ważymy! No cóż, jak do serca firmy, bo jest to palarnia, prażarnia, a ze mną właściciel firmy Tomi Kafe, Grzegorz Tomica, witam serdecznie. Dobry. Panie Grzegorzu, to właśnie tu się praży czy poli kawa? Bo to tak, każdy go do trochę inaczej, nie? Przekładając bezpośrednio z angielskiego, wypadało powiedzieć prażarnia kawy, natomiast przyjęło się w Polsce jakieś słowo prażyć, ciężko przychodzi przez usta osobom, które zajmują się tym zawodowo. No i przyjęło się, że mówimy palarnia kawy i tak też określa się sposób obróbki kawy. Tak mniej więcej, bo to jest trudne pytanie, bo każda kawa jest trochę inna, ale taki optymalny czas palenia właśnie ziarna kawowego to jest jaki czas? 12-15 minut. To jest idealny czas, żeby prawidłowo wypalić, wyprażyć kawę. Bo jak ona będzie za mocno, że tak powiem, prażona, to będzie co, gorzko, goryczkowato? To będzie przede wszystkim miała bardzo goryczy w sobie, czyli to, czego nie chcemy, żeby w kawie było. Natomiast przy krótszym paleniu uzyskamy efekt taki, jak tutaj widać, czyli wydobędziemy z kawy więcej aromatów, nut zapachowych, smakowych. Czyli przy takiej kawie koloru jasnobrązowego ta krema, ta pianka będzie tako fajno, tako orzechowo. Ta kawa będzie o delikatnym smaku właśnie akurat orzechowo-czekoladowym w tym przypadku. Bardzo mi się tu podoba, kochani, najchętniej bym tu został, bo przecudownie wonio, ale by trzeba było coś uważać i dzisiaj będziemy ważyć właśnie z kawą. Może was szokuje, a może wam się spodoba, to co, idziemy coś pichcić? W takim razie. Coś by się zjadło, nie? No tak jest. No to idziemy robić, na razie. Kawa uprażona, tu jest trochę ciszej, tak nie? Jest. Bo to, są my w sklepie. W sklepie i w naszym showroomie, czyli tutaj można zobaczyć produkty, które produkujemy u nas na miejscu. Które oferujecie, ale się też idzie napić kawę. Oczywiście, że tak. I dzisiaj sobie ta kawa wykorzystamy. Powiem szczerze, ten odcinek jest wyjątkowy, bo Rączka jest kawoholikiem. Dzień bez kawy to dzień stracony, oczywiście. Nie? Chciałbym też zapytać przy okazji, pić czy nie pić, zdrowo czy niezdrowo? Bo są różne zdania, ale coraz więcej jest zdań, że jednak pić. Jak najbardziej. 3 kawy dziennie do 5, myślę, że są nawet wskazane. Słyszę, że ci, co piją kawę, nie zachorują na Alzheimera, bez to, że jak chcecie, żeby głowa fungowała do końca, to pijcie kawę. A my dzisiaj ta kawa sobie wykorzystamy. Zrobimy sobie taki torcik, zaczynamy od maszketu z tego względu, że on będzie potrzebował czasu, żeby trochę stężał, a przy okazji będziemy mieli fajne orzeczku ku kawie. To co, chytamy się robotę? Jak najbardziej. To ja bym prosił, żeby pan teraz mi zrobił takie 2 razy podwójne espresso, bo będziemy potrzebować do nasączenia biszkoptów. Dobrze. A ja w międzyczasie zrobię już masa. I teraz tak, do masy potrzebujemy masło. Te masło sobie tu dom i będę pomalutku go ubijać. 4 żółtka i całe jajko wciepuję do miski i będę na parze delikatnie ubijać. Czemu na parze? Bo cukier, a dokładnie szklonka, prędzej mi się rozpuści. I tak, słuchajcie, pomalutku będę to kręcić, tak, a tu już sobie będę masełko też ubijać. Masło pamiętajcie, żeby było w temperaturze pokojowej, bo jak będzie twarde, to będzie pyrskać i nie będzie efektu, jaki chcemy osiągnąć.
No i już mam żółtka pięknie utarte. Widzę, że kawa też jest zrobiona. I teraz tak, w tej miseczce mamy rum. Tego rumu tak o 50. Te kawy może Pan spokojnie wlać, rozcieńczyć jeszcze delikatnie wodą i moczyć biszkopty. Rozumiem, gorącą wodą, tak? No, gorącą. I moczyć biszkopty i układać. Dobra. Na naszej tortownicy. To działamy w takim razie. Ja. A to teraz musi lekko wychłodnąć, natomiast mam tu namoczone 2 łyżeczki żelatyny i ta żelatyna teraz muszę delikatnie w kąpieli wodnej rozpuścić i to nam oczywiście utrwali całą masę. Bardzo ważna rzecz, że jajka, kiedy żech użył, oczywiście były parzone z tego względu, że krem nie będzie poddawany pieczeniu, także zawsze chcę sparzyć to jajko, bo zicher jest zicher, pamiętajcie, salmonella, czychot. Jeszcze troszkę żelatyna, muszę ją rozświetlać i włącza sobie już masełko pomalutku. Niech to idzie. Czy mocniej namoczyć? Nie, jest okej, okay, jest okej. Okay. Dobrze to Panu idzie, jednak specjalista. Tak jest. To z kawą, nie? Moja żelatyna rozpuszczono. Ja już prawie też kończę. Co widać, ona teraz musi lekko wychłodnąć, tak, kochani. A ją pomalutku teraz będę dodawać. Syrek waniliowy, a mam tu 2 syrki. Na przemian z tym moim koglem moglem, tak bych to nazwał. I zaś syrek waniliowy. I teraz. Czy teraz będzie ok? Jest ok. Mleko w proszku, 1,5 szklonki. Będziemy pomalutku sypywać. Tak. I zaś twarożek. No i czas na żelatynę. Pamiętajcie, żeby to była temperatura pokojowo. Nie może być ani za zimno, bo będą gluty, ani za ciepło, bo nam się zważy nasza krema. I teraz tak, Panie Grzegorzu, do tej kawy, esencji, niech Pan do już te biszkopty tu. Niech Pan to teraz tak, imbiru, cynamonu, goździka i gałki do kawki. Ta druga warstwa będzie taką miała pazura. No myślę, że styknie, żeby... Dobra. Ja sobie już to wyłącza. Cynamon i gałka, tak? Gałka, goździka, domy, wszystkiego potroszę. Trochę przesadziłem, bo no, będzie cynamonowa bardziej w takim razie. No niech będzie, ja tam lubię cynamon. Idzie jesień, także... Ja sobie intensywnie. To intensywnie musi być. Na gałki wystarczy, nie? I teraz słuchajcie, ta krema mam dość rzodkawo. I ona by musiała oczywiście odrobinka iść do lodówki, ale my na to nie mamy czasu, więc ja to teraz zaleję te nasze biszkopty nasączone pyszną kawką i na to będziemy zaś układać nasączone kawą. Czyli robimy biszkopty. To samo? To samo, noże. Tak. Odsączyć delikatnie i układamy. One oczywiście się będą fajnie topiły i z tego się zrobi taki pyszny torcik. Kiedy idziemy do lodówki, on fajnie wytęgnie, będzie zimny do kawy. Prima sort. No i zalewamy zaś, bo widzę, że pięknie złożone, misternie. Zalewamy całość naszą kremą. Maślano, waniliowo, mleczną. I teraz, kochani, są 2 opcje. Albo dowodzie to do lodówki, to musi stężeć i robicie polewa czekoladowo. Mm. I dowolne rzeczy dowodzie na górę, albo jakieś bakalie, albo rodzynki, czy orzechy. A ja idę trochę na łatwiznę. Kakao. I sobie delikatnie opruszymy. I też będzie fajnie, nie? To tak jak przy tiramisu, nie? No to co, mamy gotowe. Ja już teraz wiem, czemu Włosi nie robią polewy, bo oni są po prostu wygodni. To można już jeść? Nie, to teraz idzie do lodówki. Z 2 godzinki musi posiedzieć, a my w międzyczasie zrobimy być może szokujące danie, bo będzie gulasz z kawą. Wcale się nie pomylił, ale za to wołowy i coś jeszcze, także to za chwilkę. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. A my teraz zrobimy zadanie główne, gulasz. Ciekawe. Jadłeś kiedyś gulasz z kawą? No, nie miałem już okazji, także. Gulasz z kawą. Kochani,
kawa jest po to, żeby ją wykorzystywać. Nie jedno do picia, ale kawa też fajnie się komponuje na przykład z owięzi mięsem czy z wołowym. I taki gulasz sobie zrobimy. Mam tu kilo pięknego gulaszowego. Mam czerwone wino, 3 zorty papryki, czerwono, zielono i żółto, cebula, trochę czosnku, masło, no i oczywiście no i kawy, nie brakuje, dużo przypraw i będzie smaczny gulasz, a z czym, to powiem za chwileczkę, to co? Ja może zacznę kroić to mięso, bo ono jest troszkę za grube, a pana bych poprosił zaś o dobrą esencję kawy, może być americano z podwójnego espresso, americano, czyli rozcieńczone espresso, jak ktoś nie wie co to jest. Teraz sobie to przyprawimy, papryka wędzona będzie na pewno bardzo dobrym towarzystwem. Dużo papryki wędzonej, ona się skarmelizuje i do elegancki smak. Listek i ziele, co tu domy też. Niech to troszeczkę wonio. Tak. Gulasz musi woniać. Pora liści. A resztą będziemy doprawiać za chwileczkę. Broń Boże, nie solimy. Będziemy solić gulasz na koniec, z tego względu, że, kochani, gulasz wołowy będzie się dłuższy robić. Kawa nada takiego wyrazu temu gulaszowi. No i będziemy to oczywiście obsmażać na maśle. Żeby zrobić idealne americano, dobrze jest zacząć najpierw od wody, a dopiero do wody wlać espresso. Wtedy uzyskamy taki efekt, czyli będzie krema. Ta krema. Jeżeli zrobimy na odwrót, czyli rozcieńczymy wodą espresso, nie będzie kremy. No właśnie, mamy tu specjalistę od kawy, jak idzie przeciętny Kowalski do kawiarni. Bo z tą kawą to też w Polsce bywa różnie, nie? Tak jest, no. Wiem, że za granicą ciężko się napić niedobrej kawy. W Polsce niestety na odwrót, także. W Polsce jeszcze troszkę raczkujemy, ale na co zwracać uwagę, jak ktoś zamawia zwykło czarno kawa? Przede wszystkim dobrze jest zwrócić uwagę na młynek w kawiarni. Idealnym rozwiązaniem jest taki młynek, który mieli kawę na żądanie. Aha. Czyli za każdym razem, jeżeli klient zamawia espresso czy jakąkolwiek inną kawę, która jest na bazie espresso, kawa jest mielona no, pod konkretną kawę. Natomiast w młynkach, jakby popularniejsze młynki są z takim pojemnikiem, zbiornikiem na kawę, gdzie kawa jest często namielona na pół dnia. Niestety kawa po kilku minutach, po 10 minutach już ulatnia się, aromaty się ulatniają, wietrzeje kawa i na pewno nie będzie tak dobra jak z kawy świeżo zmielonej. To jest jakby pierwsza... I ziarno musi być całe, nie z tego co wiem. No i przede wszystkim, no oczywiście, no w kawiarni sobie nie wyobrażam napić się kawy już wcześniej zmielonej czy rozpuszczalnej. Kochani, teraz na masełku będziemy obsmażać te fajne mięsko wołowe już z papryką wędzoną i z liściem i z zielem. No i teraz nie jedno będzie woniać kawą, ale przede wszystkim fantastyczny aromat masła, papryki skarmelizowanej, mocno kawa i czerwone wino nadają takiego pazura temu gulaszowi. I nie jeden na pewno jak spróbuje tego gulaszu, a nie wiedziałby co my tam dali, to by się zastanowił już na nowo, co tam jest takiego, że ten gulasz jest taki wyjątkowy. Panie Grzegorzu, ta papryka tak na pół i w paseczki, a ja w tym czasie pokryję ci cebulę. W takie paski? Mogą być takie, no mogą być takie dłuższe, nie chcą, a co? A ja będę kroić ta cebula w takie półksiężyce, piórka z woł jak z woł. Tak, i teraz jak mi się obsmaży fajnie mięso, dociepnemy do naszego gulaszu cebula i papryka, no i przód cebula, żeby się tak siekła, skarmelizowała. Potem papryka, no i wszystko podlejemy czerwonym winem, kiedy to skruszy. No i kawa, kiedy do tego charakterku naszego. Zobaczymy. Gulaszu. No i dociepuję cebula. Dużo cebulę, bo jak na tyle mięsa, 3 cebule to jest dość dużo. Przeferlumy, żeby się skarmelizowała. No i teraz już fajnie wonia. Widzę, że z papryką też elegancko się... Tak jest, kolorowo. Pan poradził, jest kolorowo. Kawusia zaparzono, a w międzyczasie jeszcze przesiekłem czosnek. Z tego względu, że czosnek pójdzie na sam koniec, ale rączka bez czosnku. W gulaszu odrobinka czosnku nie zaszkodzi. Idzie zima, także kochani, czosnek to jest obowiązkowe warzywo w kuchni plus cebula. A papryka też ma dużo witaminy C, także samo zdrowie. Ale to mnie pan dzisiaj pocieszył, że mogę wypić 5 kaw i wydać zdrowie. U nas też można dostać ponad 200 różnych herbat z całego świata, także nie ograniczamy się tylko do kawy. Ja lubię zielono. Ale mamy i zielone, oryginalne, japońskie. Zielone smakowe, naturalne, czarne, także na pewno coś można wybrać. Tak? Ale oczy się nie będą prosić po tych herbatach japońskich. To dobra. Zauważyliśmy. Okej. Okay.
Zostawiam sobie ten czosnek, kochani. No i co? Papryka pokrota. Ja już skończyłem, także. To będziemy można teraz wrzucać. Dociepować. Nasza kolorowa papryka. Przypominam, zielono, żółto i czerwono. I jeszcze jakby mi pan podał teraz sypko ostro papryka. Wdomy trochę pikanterii. A która jest ostra? Tam na górze. Na ekspresie jest tutaj, ostro. Dobra, przepraszam. O właśnie. Dowalemy, żeby ruła troszkę, wiecie, polyła. Gulasz taki musi być. Przeferlomy, dosłownie minutka. Papryka, puszczo, to co ma najlepsze. A teraz nasz gulasz se zalkoholizujemy. Czerwone, wytrawne wino, nie będziemy żałować. O, tak sporo. No bogato, a co? Będziemy dziadować, nie? Tak. Te wino spowoduje, że gulasz nabierę taki, no, innego smaku. I teraz poproszę kawka. Proszę bardzo. Dziękuję. Mocno, czorno, kawa. Wlewamy do gulaszu. Gulasz się dusi, a my zrobimy knedle, bo jako, że somy blisko Czech, skoczów to tak. Bardzo popularne danie. Po sąsiedzku to knedlik polskowy do gulaszu będzie perfekcyjny. Mamy trzy takie rzymy, najlepsze, żeby były czerstwe. Ja teraz poprosiłbym pana, żeby pan pokrył w kostka te bułki. Tak? Wedle uznaniu, a ja tu mam... drobna kostka, grubsza? Taką drobno. Mąka krupczatka, tej krupczatki mam półtorej szklonki. No i kochani, teraz najzwyczajniej w świecie. I tu pan może to wciepywać. Dobra. I teraz bez nas drożdże. Tych drożdży tak ze 2 deko. Pokrusza, zrobię tu taki rowek. Pokrusza te drożdże. Drożdże potrzebują pożywki w postaci cukru. Tak. Odrobinka mleka, żeby to mleko trochę podgrzać. Jasne. Ja? Tak, nie za dużo. Taka temperatura. Ile? 300. Najwyżej wyrównamy temperaturę, ja zawsze palec wsadzam, nie? Wtedy to jest najlepszy termometr świata. A reszta mleka, słuchajcie, to znaczy taka dobra szklonka, wlewam do miski i w tym się będzie oczywiście ta bułka moczyła. Tak. Mleko gotowe. Wlewamy. I teraz drożdże mi tu będą pomalutku rosły. Trochę to rozferlą. Bułka się nam namoczy. Krupczatka do taką fajną marmurkowatą strukturę temu knedlowi. Bo normalnie to się do mąka zwykło pszenno, tortowo. A tymczasem będziemy czekać, żeby drożdże trochę porosły. Bułka już mamy namoczoną w mleku i teraz, no prośba, jakby pan to przeferlał, jajeczko do środka i trzeba to wszystko do kupy wyferlać. I będę już łączyć z drożdżami, które fajnie zaczęły już mi tu pracować w misce. Mam ta krupczatka. Wszystko do kupy połączymy. Jakby wam się to zafeskleiło, to sobie możecie posypać pszenną mąką zwykłą, już nie krupczatką. I ja bym poprosił jeszcze trochę soli, żeby ciasto nie było płynne. Tak. Proszę bardzo. Dziękuję. I może jeszcze, żeby tak było po rączkowskimu, żeby nie było, że tam nic od siebie nie dowum, to kochani, odrobinka natki pietruszki do naszego knedla. Być może nie jeden Czech się teraz przewraca i twierdzi, że to jest profanacja, ale ja lubię trochę zieleniny, a poza tym to jest fajny smak. Natka pietruszki dobrze temu zrobi. Natka pietruszki. No i teraz, kochani, rączka będzie wyrobią swoją rączką knedlika. Potem oczywiście to będzie musiało porosnąć. Myślę, że ciasto jest fajne. Ja tu jeszcze musiał, że tak przynajmniej łyżka mąki, szklonka, przepraszam, mąki pszennej dać, żeby się nam za fez nie kleił. I teraz ciachniemy sobie ten knedlik na pół. I tak uformujemy. Jeden knedel mam gotowy. Podsypia. Tak. I on teraz musi delikatnie porosnąć. Nie za długo, bo on będzie potem przynajmniej 15-20 minut w gorku. Knedle nam porosły. No jak chleb. Idą jak burza, jak chlebki. Teraz poproszę trochę soli. Posolimy wrzątek. I pamiętajcie o tym, żeby wrzątek nie może zafespytlować. One się mają bardziej parzyć niż ważyć. Ciepuję. Nie wiem, czy mi się dwa zmieszczą. Powiem szczerze, chyba po jednym muszymy.
bo porosły i to bardzo. Jak chleb na dwa, to będą miały ciasno. 15 minut pomalutku parzymy i będzie idealny do gulaszu, a ja teraz do gulaszu dodam już czosnek i jeszcze 3-4 minutki i zaciągamy zaklepką z wody i mąki. Już se ta zaklepka zrobiła, zimna woda, mąka pszenna, czyli stary babciny sposób, żeby zagęścić gulasz. To jest zasmażka, rozumiem, tak? Nie, zasmażka to jest masło i mąka, a zaklepka to zawiesina. Już możemy też solić pomalutku. Dziękuję. Tak jest. No i już też damy troszkę korzenio, czyli pieprzu. Dziękuję. Nie będziemy żałować. Bo nie z tej strony. Taki młotkowany, on się dłużej będzie rozchodzić. No gulasz musi mieć pikanterię, nie? Dokładnie. Choć w Czechach to bardziej gulasze królują wieprzowe, nie? A my dzisiaj zrobimy wołowy, żeby było tak z kawą. Żeby było ciekawie i smacznie. A bycie. No i wlewamy teraz nasza emulsja do gulaszu. Jakiś on jest fajny, gęsty. Kolor ma przecudowny. To ta kawa. Knedel uważony, no to co, kryjemy knedla. Przyznam się bez bicia, że mógł być bardziej foremny, ale jakbym miał fajną płócienną ściereczkę, a mógłbym mieć, byłby okrągły, za to jest taki domowej roboty. Bardzo, bardzo delikatny. Tak. Kryję takie grubsze. I polewamy wołowinka esencjonalno. Piękny ma kolor. No i do tego kopyto kawowe. Także kochani, mogę powiedzieć, że danie bardzo, bardzo udane. Jeszcze jakoś mało bazylka. Listeczek damy na środek. Jak zaglądam na te dania, to zaraz wiem, że jest w Skoczowie, blisko Czech, no bo są knedle, a gulasz jest wyjątkowy, bo z kawą. A jak Skoczów, to też kawę. Tak jest. No to częstujemy się, jemy. Próbujemy. Knedliczek, słuchajcie. Do tego pyszny. Jakie to mięso jest delikatne. Ta kawa, kolor ma jak dziczyzna, nie? Wielka krowa. Krowa na kofeinie. Świetne. Powiem szczerze. Zdecydowanie polecam. Pychota. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Jest i pan Damian Krzywoń przyniósł nasz maszkiet. Ale pan jest specjalistą od wypraszania kawy, od palenia. Od wypalania. Ja może podam w takim razie kawę do tego ciasta. A, dobre espresso jest zawsze dobrą alternatywą do fajnego ciacha. No to nakładamy, nie? Jakby mi pan podał talerzyk, bo ciasto jest bardzo, bardzo delikatne. Kawa gotowa. No już prawie ciasto też mam. O. No to co panowie? Jest dobre espresso? Dobry widelczyk? Ja dzisiaj dziękuję. Wypiłem wystarczającą ilość. Już stykło kawy? Już wystarczy. No chyba, że kawa w gulaszu się nie liczy. Także kochani, życzymy smacznego. Ciasto próbujcie, kosztujcie. Bardzo delikatne. Ale... No, z kuli takiego maszketu to warto długo czekać. Pychotka. Świetna. Jest moc, a ta kawa. Pierwsza klasa. Przyjeżdżajcie, kosztujcie. Skoczowie to mi kawę na was czeko. Zapraszamy. Jak pić, to dobre rzeczy, a jak jeść, to fantastyczne, smaczne dania. Trzymajcie się, pysk. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza. Rączka gotuje.
Do wspólnego oglądania zaprosiła palarnia kawy Tomi Cafe ze Skoczowa. Sponsorem programu jest producent profesjonalnych przypraw mieszanek ziołowych i panierki do kurczaka, firma Bellabis z Koziegłów.